autorski projekt inżyniera Kurleka zrealizowano w 2003 roku w pracowni w Gliwicach. Jest on autorem projektu najwyższej fontanny na świecie znajdującej się w Bahrajnie, a także fontan w Berlinie i Katowicach. I choć do największych na świecie nasza fontanna należeć z pewnością nie będzie, to skalą przewyższa wszystkie inne wodotryski w mieście. To jest umownie nazwana fontanna, ale to jest po prostu obiekt, w którym zastosowana będzie gra wodna. Nie będzie tutaj jednolitego systemu puszczania wody, tylko będzie tak zwana gra wodna z zastosowaniem wszelkiego rodzaju dysz spieniających, między innymi wodę. To jest fontanna, która ma własną stację meteorologiczną. Oczywiście to nie jest taka stacja, jak jest w Gorzowie na ulicy Podmiejskiej Bocznej, ale jest to system elektroniczny, który w zależności od na przykład warunków pogodowych typu deszcz obniży pracę samego obiektu. Nie ma ludzi, nie ma komu oglądać, szkoda wody, szkoda prądu, także to będzie reagowało. Od samego początku, kiedy tylko padł pomysł tego typu inwestycji, pojawiły się kontrowersje w związku z kosztami tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że całkowity jej koszt ma się zamknąć w kwocie 1,3 miliona złotych. Nie ma co ukrywać, że jest to duży wydatek. Niemniej, jeżeli to się będzie utożsamiało ze zwykłym tryskaczem, ze zwykłą fontanną, to tak, ale jeżeli jestem przekonany, mieszkańcy, którzy z niedowierzaniem podchodzili do tego, przyjdą, zobaczą. Ja nie oczekuję akceptacji, bo jestem pewien, że po prostu to się spodoba wszystkim, ale wtedy zrozumieją, że po prostu no coś takiego, naprawdę ten kawałek miasta, w którym jest Park Górczyński, który w tej chwili zmienia swoje oblicze, bo i duży budynek Watrala, duże osiedle, tam kilkaset metrów dalej robimy następny park, to myślę, że ten park nabiera już takiego charakteru, jakiego wszyscy oczekiwaliśmy. Po wylaniu betonu i podłączeniu instalacji wodnej i elektrycznej, firma wykonawcza przystępuje do wyłożenia dna basenu płytami granitowymi. Ciekawostką jest fakt, że nie będą one ze sobą połączone żadnym spoiwem. Mają być tak spasowane, aby odpowiednio reagowały na warunki pogodowe, głównie mróz. Ma to zapobiec nieszczelności i pęknięciom konstrukcji. Wszystkie fontanny w Gorzowie funkcjonują od 1 maja do końca września i myślę, że ze względu na zmiany pogodowe, dzisiaj jest praktycznie środek kwietnia i ta pogoda już zaczynają być prognozy mówiące o tym, że będzie ciepło. Prawdopodobnie będziemy przesuwali ten termin otwarcia fontan od połowy kwietnia, no bo już po prostu ta przyroda się budzi i już po prostu jest potrzeba, żeby ta estetyka fontannowa również funkcjonowała przy tej budzącej się przyrodzie. Wokół fontanny zostanie wyłożone około 500 metrów chodnika. Ma on biec wzdłuż obwodu basenu i mierzyć 5 metrów szerokości. Termin wykonania to koniec kwietnia. Następnie przez kilka dni odbędą się testy 7 systemów pracy gry wodnej. Planowany termin otwarcia obiektu to drugi weekend maja. Irlandzka firma Keelum, będąca inwestorem, podjęła się remontu dróg prowadzących do galerii. Mówi się o kilku milionach złotych. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego dojazdu do centrum handlowego. Sama skala budowli wymusza przeprowadzenie zmian w układzie komunikacyjnym tej części miasta. Prace przy ulicy Orląt Lwowskich trwają już od kilku miesięcy. Teraz czas na ulicę Bohaterów Warszawy, która zostanie poszerzona o dodatkowy pas. Wybudowany prawoskręt umożliwi kierowcom wyjazd w obie strony. Obecnie można dojechać na ulicę Bohaterów Warszawy od ulicy Moniuszki, ale wyjazd ku Alei Konstytucji 3 Maja jest zamknięty. W tej chwili z ruchu został wyłączony jeden pas ulicy Estkowskiego, prowadzący od strony Alei Konstytucji 3 Maja i 11 listopada do centrum. Etap ten ma potrwać do 1 czerwca. Wówczas nastąpi remont drugiego pasa i zmiana kierunku ruchu poruszania się samochodów. Zmieniona zostanie również lokalizacja docelowa przystanków autobusowych w okolicach AWF. Ten prowadzący w kierunku Alei Konstytucji 3 Maja zostanie przeniesiony bliżej głównego wejścia do galerii, zaś skierowany do centrum bliżej hotelu Kubus. Konieczność całodobowego korzystania ze świateł jest efektem apeli zarówno Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i powołanej w tym specjalnie celu Koalicji na rzecz jazdy na światłach przez cały rok. Optujący za takim rozwiązaniem podkreślali przede wszystkim, że podniesie to bezpieczeństwo na naszych drogach. Podobnego zdania jest policja. Przede wszystkim służy to bezpieczeństwu nas wszystkich użytkowników dróg. Wiele wypadków, do których dochodzi, jest spowodowane tym, że kierowcy zbyt późno przekonują się o tym, że coś nadjeżdża sprzeciwka, inny pojazd nadjeżdża sprzeciwka. Szczególnie podczas słonecznej pogody w terenie niezabudowanym, gdy jedziemy bardzo szybko i wyprzedzamy, możemy właśnie mieć takie złudne wrażenie, że jesteśmy sami na jezdni, nikt nie nadjeżdża z przeciwnej strony, a to jest właściwie początek do drogi ku wypadkowi. Ze statystyki opracowanej dla potrzeb koalicji wyłania się ponury obraz.
W ciągu ostatnich 15 lat w wypadkach drogowych zginęło w Polsce prawie 100 tysięcy, a obrażenia odniosło ponad 1 000 000 osób. Koszty związane z tymi zdarzeniami szacuje się na blisko 300 miliardów złotych. Już naukowcy potwierdzili, że ponad 30% wypadków to są wypadki, do których dochodzi podczas słonecznej pogody, w godzinach od 14 do 19. Wiele z tych wypadków, a mam tu na myśli przede wszystkim zderzenia dwóch pojazdów, być może nie zaistniałyby, gdyby kierowcy w porę przekonali się, że ktoś nadjeżdża sprzeciwka. Właśnie takie sygnały odbierali ci, którzy tworzyli tę ustawę. Myślę, że ta zmiana właśnie poprawi to w tym względzie. Nie będziemy notować takich właśnie zdarzeń na naszych drogach. O opinię na temat wprowadzonych zmian poprosiliśmy bezpośrednio zainteresowanych, czyli gorzowskich kierowców. Bardzo dobrze. No, powinno tak być jak w krajach tych skandynawskich, nie? To dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Jednym z argumentów przeciwko włączonym przez cały rok światłom mijania jest ten o zwiększonym przez to zużyciu paliwa. Tymczasem Instytut Transportu Samochodowego szacuje, że średnie zużycie paliwa zwiększa się maksymalnie o 1,5%. To naprawdę niewielka cena za większe bezpieczeństwo. O godzinie 12 na cmentarzu komunalnym sybiracy i rodziny katyńskie zgromadziły się przy pomniku ofiar stalinizmu. Wyryte na nim motto głosi: jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Ten zapis daje pełną wymowę, jakiej pamięci przeznaczony to jest pomnik. Uznajemy ten pomnik jako symboliczną mogiłę dla tych wszystkich, którzy nie wrócili z tej nieludzkiej ziemi, którzy zostali pomordowani w obozach śmierci, w szczególności tych, którzy osadzeni zostali w obozach naszych oficerów, policjantów, inteligencji i tych, którzy umęczeni zostali w nieludzkich warunkach katorżniczej pracy. Według opracowań historycznych liczba zesłanych na wschodnie krańce Imperium Sowieckiego waha się od 1,5 do 2 milionów. Tylko około 40% z nich udało się powrócić do kraju. Po wojnie ten temat, jak i sprawa mordu katyńskiego, oficjalnie nie istniał. Nieliczni dowiadywali się o tym z podziemnych publikacji lub ze wspomnień rodzinnych. Dopiero reaktywowany w 1988 roku Związek Sybiraków przyjął sobie za cel kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach. Pamięć tym właśnie oddajemy, bo to jest nasze posłannictwo. I myśmy pracowali przez wiele lat pod takim hasłem pamięć zmarłym, żyjącym, pojednanie. O to pojednanie zabiegamy bardzo wiele i wśród własnego narodu i z innymi narodami. I chcę również powiedzieć o tym, że my nie żywimy nienawiści do Rosjan, tylko do tych oprawców, okropnych oprawców, którzy mordowali, męczyli i robili wszystko, by zniszczyć polską wiarę, szczególnie katolicyzm, kulturę. Pozbawić nas ojczyzny i zawładnąć część naszych ziem, co im się udało zrobić, bo Kresy Wschodnie pozostały po tamtej dziś stronie. Choć od 1940 roku minęło już 67 lat, to dla wielu członków stowarzyszeń są to wciąż wyraźne wspomnienia, bo przecież bezpośrednio dotyczyły najbliższych im ludzi. Ja wszystko bardzo dobrze akurat pamiętam, bo 17 września mojego ojca jako starszego przodownika Policji Państwowej o godzinie 16 dostał 20 minut na spakowanie się i udał się do punktu zbornego do Koszar, a 24 września o godzinie 10 wszystkich pędzili do Ostaszkowa. Obecnie na terenie województwa lubuskiego żyje około 5 tysięcy zrzeszonych uczestników tamtych wydarzeń. Z roku na rok jest ich jednak coraz mniej. Pamięć o tych wydarzeniach przekazują młodszym, takim jak młodzież z gimnazjum nr 9 imienia Szarych Szeregów, która przybyła na dzisiejszą uroczystość. Od lat kolejni ministrowie edukacji zapowiadają wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. przez podniesienie płac tej grupie zawodowej. Podobne obietnice swego czasu złożył również obecny minister. Pieniędzy jednak jak na razie nauczyciele nie zobaczyli. Informacje mamy na razie tylko takie, jakie możemy usłyszeć lub przeczytać w mediach. Oficjalnie jeszcze żadnej informacji na temat podwyżek dla nauczycieli nie ma. Wkrótce jednak podwyżki staną się rzeczywistością. W życie weszło rozporządzenie, na mocy którego mają być wypłacane nauczycielom większe pieniądze. Mają być one wprowadzone zgodnie z przepisami w maju tego roku, ale z wyrównaniem od początku roku. Miasto będzie w pierwszym rzucie potrzebowało na ten cel ponad 3 miliony złotych,
ale w ogóle w budżecie oświaty może zabraknąć 17 milionów złotych. Skala podwyżki nie zadawala pedagogów zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Według wyliczeń związku nauczyciel stażysta dostanie o 40 zł więcej. Nas to nie zadowala. Związek Nauczycielstwa Polskiego walczył o to, żeby podwyżka płac była w granicach 7%, tak jak wcześniej pan minister Giertych nam to obiecywał. De facto jest 5%, ale to nie jest 5% realnej podwyżki, dlatego że 1,9 to jest waloryzacja płac, którą i tak by nauczyciele otrzymali, czyli de facto podwyżki mamy 3%. Jest to niewiele. Kto sądził, że zwiększenie pensji nauczycielom ociepli stosunki Romana Giertycha z ZNP, ten się myli. Oprócz spraw płacowych to jest szereg innych spraw, które dotyczą już polityki oświatowej, na które się nie godzimy. Niezależnie od oceny, sama podwyżka będzie sporym obciążeniem dla budżetu miasta. W tej chwili oczekujemy na subwencję oświatową. Jeżeli miasto nie otrzyma takich pieniędzy, trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Magistrat liczy, że w ślad za rozporządzeniem pójdą również pieniądze. W siedzibie Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej odbyła się konferencja w ramach projektu Platforma Biznesu i Nauki na rzecz transferu wiedzy i innowacyjności. Zebrani rozmawiali o partnerstwie publiczno-prywatnym w odniesieniu do prowadzenia inwestycji. Metody wspierania tworzenia inwestycji publicznych przez środki z biznesu prywatnego. Zakres działań inwestycyjnych, jakie można by podjąć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jest szeroki i różnorodny. Różnego rodzaju inwestycje o charakterze, powiedzmy, budowy dróg, o budowie instytucji. No, mówi się bardzo dużo ostatnio o zastosowaniu tej metody przy budowie nowego budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Są to przedsięwzięcia też często związane z wejściem kapitału prywatnego w sektor służby zdrowia, w budowę szpitali. Partnerstwo publiczno-prywatne bardzo dobrze sprawdza się w takich krajach Unii Europejskiej jak Wielka Brytania, Portugalia czy Hiszpania. Czas, żeby i Polska zaczęła korzystać z tego typu możliwości. Z partnerstwem publiczno-prywatnym wiąże się bardzo wiele takich pozytywnych perspektyw, ponieważ mamy bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o tworzenie infrastruktury, natomiast instytucje samorządowe przede wszystkim, publiczne, które powinny te potrzeby spełniać, nie mają środków. Tutaj może im pomóc właśnie biznes. Jak na razie w Polsce inwestycje prowadzone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego stanowią rzadkość. Popularyzacja tej metody to melodia przyszłości. Dzisiaj, można powiedzieć, dostarczamy sobie wiedzę nawzajem podstawową. Próbujemy szukać tych obszarów, które mogą być atrakcyjne. Myślę, że te realizacje to są w perspektywie gdzieś 4-5 lat, 3 może optymistycznie rzecz ujmując. Tak to będzie, że wpierw samorządy się, tak mówiąc kolokwialnie, rzucą na środki z Unii Europejskiej i w pewnym momencie okaże się, że ich brakuje, że brakuje budżetu, wtedy sięgną po partnerstwo publiczno-prywatne. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym weszła w życie w 2005 roku, zaś odpowiednie rozporządzenia wprowadzono rok później. Od ponad 10 lat, początkowo w ramach porozumienia, obecnie po procedurze konkursowej w ramach umowy, Stowarzyszenie Brata Alberta realizuje zadania pomocy osobom bezdomnym. Jest to zadanie wpisane w ustawę o pomocy społecznej jako obowiązek przynależny gminie. Dotrzeć z pomocą nie można jednak do wszystkich. W Gorzowie jest kilkadziesiąt osób bezdomnych, które z tej oferty skorzystać nie chcą. Te osoby zwykle mają problem alkoholowy. Tu zresztą jest mowa na dzisiejszej konferencji o tym, że to nie jest tylko bezdomność, ale najczęściej są to różne współwystępujące jeszcze zjawiska. I ten problem alkoholowy powoduje, że do schroniska osoby mocno nietrzeźwe nie są przyjmowane, bo trudno, żeby schronisko było takim miejscem. Wobec czego myślę, że ten wymóg jest zbyt trudny dla wielu tych osób, żeby mu sprostać. Obserwacje dyrektor Steblin potwierdza wieloletni kierownik schroniska Dariusz Obiegło. Jako człowiek od początku związany z towarzystwem zna problematykę od podszewki. Jak mówi, pierwszy rok polegał głównie na dyscyplinowaniu i uczeniu bezdomnych, jak funkcjonować w instytucji oraz poddać się jej rygorom. Obie strony uczyły się siebie nawzajem. I choć teraz sytuacja jest stabilna, to problemy wciąż się pojawiają. Bezdomność jest zjawiskiem dynamicznym, więc my niestety ciągle krok w tyle jesteśmy i ciągle te programy muszą ulegać zmianie, musimy prowadzić ewaluację, czyli ocenę
tego, co się zdarzyło po każdym cyklu terapeutycznym. Trzeba być czujnym, prowadzić badania, których, nawiasem mówiąc, jest niewiele w Polsce. Trójstopniowy system wypracowany w Gorzowie, czyli noclegownia, schronisko, mieszkania ochronione, to wzorzec dla działań ogólnopolskich. Zasadnicze znaczenie dla Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta ma dzień 4 marca 2004 roku, o czym wspomniał prezes. Uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego, dzięki któremu między innymi możemy korzystać ze zbiórki odpisów 1%, co korzystają z dzisiejszej operacji. Chciałbym również zaapelować, jeżeli ktoś jeszcze nie odprowadzał podatku, a nie wie, na jaką organizację swój 1% przeznaczyć, żeby przeznaczyć te środki na Towarzystwo Brata Alberta. W obchodzącym w tym roku jubileusz Szkole Gorzowskim Towarzystwa działa 38 członków. Noclegownie, schronisko i mieszkania chronione obsługuje 6 pracowników etatowych i 2 osoby pomagające. Sama szkoła nr 5 trzykrotnie brała udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczeństwo dzieci na polskich drogach. W ubiegłym roku zdobyła wyróżnienie. W cyklicznej imprezie w Gorzowskiej w tym roku wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Z zaproszenia organizatorów skorzystało aż 11 szkół z całego Gorzowa. Jestem nauczycielką nauczania początkowego i bardzo zależy mi na zdrowiu moich wychowanków. I dlatego postanowiłam, że właśnie zorganizuję taki turniej. Najpierw był szkolny, a później przekształci się w międzyszkolny. Kilkuletnią tradycją jest udział w imprezie przedstawiciela gorzowskiej drogówki, który podkreślał stale rosnący poziom wiedzy komunikacyjnej wśród najmłodszych uczniów. Sekcja ruchu drogowego w Gorzowie wspiera każdą formę edukacji ruchu drogowego, w szczególności, że tu chodzi o tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wspieramy, popieramy, próbujemy współorganizować, pomagać innym szkołom lub innym podmiotom w organizowaniu takich turniejów, festynów, innych imprez takich masowych. W ramach konkursu 3-osobowe drużyny 8-latków musiały rozwiązywać rebusy, układać puzzle, z rozsypanych elementów ułożyć znak i prawidłowo go nazwać. I choć nie obyło się bez błędów, to podkreślali przede wszystkim element zabawy. Wszystko było łatwe, fajne, po prostu fajna zabawa. To jest konkurs taki komunikacyjny, taki fajny. I tam można się dużo nauczyć o znakach. Na zakończenie imprezy starsi koledzy uczestników turnieju wystąpili w przedstawieniu, jak mały Gabcio szedł do szkoły z babcią. Ludność romska stanowi znaczący element kulturotwórczy Gorzowa. Organizowane co roku Romane Dywesa są tego najlepszym przykładem. Romowie to jednak nie tylko kolorowe, roztańczone zespoły przyjeżdżające do miasta na kilka dni w roku. Wielu z nich żyje tu na stałe. Z myślą o nich od lat prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 1 specjalny program edukacyjny. Jego efektem będzie pierwszy w Polsce elementarz dla dzieci romskich. To będzie elementarz romski dla dzieci, które nie mają kontaktu z językiem polskim w rodzinach, bo zdarzało się tak często, że dzieci, które przychodziły do klasy pierwszej, praktycznie nie mówiły po polsku. W związku z tym powstała taka inicjatywa, że będzie elementarz, który będzie dzieci romskie uczył języka polskiego, tak żeby one przychodząc do klasy pierwszej już potrafiły porozumiewać się w tych podstawowym zakresie. Elementarz ma być wydany w tym roku. Środki na jego wydrukowanie już są. Miasto otrzymało od wojewody lubuskiego 26 250 zł na realizację programu na rzecz społeczności romskiej. Godne podkreślenia jest, że pomysł na stworzenie takiego elementarza wyszedł od społeczności romskiej. Autorem podręcznika jest pan Gerliński, jest to Rom, który się bardzo zaangażował w pracę. No i tutaj środowisko Romów gorzowskich, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w zbieraniu materiałów, ponieważ sam pomysł elementarza to jest ich pomysł. My jako szkoła wspieramy metodycznie. Podręcznik w grudniu ma trafić do romskich dzieci mieszkających w województwie lubuskim, zaś w roku 2008 ma być dystrybuowany w całej Polsce. Całe zdarzenie zostało zapoczątkowane przez sarnę, która wtargnęła niespodziewanie na jezdnię. Zwierzę potrącił jadący od strony Deszczyna kierowca samochodu marki Peugeot. Po uderzeniu zatrzymał się na poboczu. W tym momencie na jego pasie pojawił się samochód ciężarowy jadący za nim. Kierowca tego samochodu ciężarowego zaczął hamować, natomiast jadący z kolei za tym pojazdem kolejny tir jechał z znaczną prędkością i prowadzący to auto mężczyzna
nie chcąc uderzyć w ten samochód, który stał przed nim, postanowił zjechać być może nawet odruchowo na lewy pas ruchu. Była to o tyle nieszczęśliwa decyzja, że w tym czasie od strony Gorzowa nadjeżdżał kolejny tir, kolejny samochód ciężarowy. Na lewym pasie ruchu doszło do czołowego zderzenia obydwu samochodów. Siła uderzenia była na tyle duża, że obydwa pojazdy wywróciły się, blokując swą powierzchnią oba pasy ruchu. Z jednego z nich wysypał się ładunek. Kabiny obydwu pojazdów zostały zmiażdżone. W tej chwili mogę potwierdzić, że niestety na miejscu tego wypadku poniósł śmierć jeden z kierowców tira, który został uderzony. Jest to 33-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego. Kilkudziesięciu ludzi z policji, służb technicznych i straży pożarnej uczestniczyło w akcji ratowniczej. Do usunięcia wraków aut użyto ciężkiego sprzętu ratowniczego, m.in. dźwigu i holownika straży pożarnej ze Świebodzina. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, do godzin południowych ruch na Krajowej Trójce kierowany był objazdem. Impreza zaistniała jako efekt współpracy Szkolnego Koła PCK i Klubu Wiewiórka. Młodzi wykonawcy w krótkich scenkach prezentowali zalety witamin, podstawę zdrowej diety oraz pożytki z utrzymania higieny osobistej. W dynamicznych układach choreograficznych prezentowali aktywność jako jedną z podstaw zdrowego trybu życia. I myślę, że jest to taki dobry zaczątek na zdrowy styl życia, na to, abyśmy żyli zdrowo, promowali to zdrowie wśród najbliższych. A sam udział rodziców świadczy o tym, podczas dzisiejszej imprezy świadczy o tym, że jest zainteresowanie tym. Raz, że rodzice chcą obejrzeć swoich młodych artystów na tej niby małej, ale ogromnej scenie, bo po raz pierwszy obsadzanej przez takich artystów, jak również chcą wysłuchać tego, co mają młodzi ludzie do powiedzenia na temat zdrowia. Przedstawienie mimo wczesnej pory oglądała spora grupa rodziców i dziadków, którzy mocno przeżywali występy swoich pociech. Bardzo pozytywnie oceniają oni tego typu działania. Wydaje mi się, że są bardzo potrzebne. Zgodnie z teorią lepiej zapobiegać niż leczyć, lepiej profilaktycznie żyć, lepiej zapobiegać chorobom, uświadamiać dzieci, mówić im o tym. Także myślę, że to jest bardzo ważna inicjatywa, a przy okazji jakiś świetny bawię. Czuwająca nad dzisiejszym przedsięwzięciem nauczycielka Mirosława Kruczek opowiedziała nam, że zespół szkół sportowych stara się uzyskać tytuł szkoły promującej zdrowie, a przedstawienie to wkład najmłodszych uczniów w osiągnięcie tego celu. Ale uzyskanie tego zaszczytnego tytułu nie jest celem samym w sobie. Ta placówka wtedy podejmuje cały czas takie działania, które promują zdrowie już zawsze. Dzieci będą potrafiły dokonywać w życiu takich wyborów, które przyniosą efekt w postaci właśnie lepszego zdrowia. Oddajmy jeszcze głos bohaterom dzisiejszego przedpołudnia. Trzeba się odżywiać bardzo racjonalnie i jeść posiłki 4 przynajmniej. Śniadanie, drugie śniadanie, potem obiad i z lekkiej kolacji też organizm rad. Odżywianie prawidłowe daje wigor, no i zdrowie. Rzecz to ważna, zdrowe żywienie, lecz co trzeba zawsze zrobić przed jedzeniem? A zatem pamiętajmy. Dieta, higiena i aktywność to trzy filary, na których opiera się nasza kondycja fizyczna. Co ważne, nigdy nie jest za późno, aby wkroczyć na tę ścieżkę zdrowia.